pasję, czyli bolesna męka Jezusa Chrystusa, według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emeryś. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, czyta Piotr Wiśniewski. Jak już wspomnieliśmy, Jezus przebywał w ukryciu w domu Łazarza z Piotrem, Janem, Jakubem i Łazarzem. Najświętsza Panna zaś z 6 świętymi niewiastami była w tych samych komnatach podziemnych, w których także Łazarz ukrywał się, będąc prześladowanym. Komnaty te leżały pod tylną częścią domu, zaopatrzone należycie w posłania i siedzenia. Jezus znajdował się z 3 apostołami i Łazarzem w wielkiej sali oświetlonej lampami, wspartej na kolumnie. Święte niewiasty zaś w trójkątnym, okratowanym pomieszczeniu. Inni apostołowie i uczniowie byli częściowo w Betanii, w gospodzie, w której zwykle się zatrzymywali, częściowo w innych miejscach. Jezus oznajmił apostołom, że dzień jutrzejszy jest dniem Jego wjazdu do Jerozolimy, a wezwawszy wszystkich innych apostołów, długo z nimi rozmawiał, po czym ci bardzo posmutnieli. Dla zdrajcy Judasza był Jezus uprzejmy i dał mu zlecenie wezwania uczniów. Zlecenia takie Judasz chętnie przyjmował, rad bowiem za coś uchodził, aby mieć znaczenie. Następnie opowiedział Jezus świętym niewiastom i Łazarzowi długą przypowieść i zaraz ją objaśnił. Naukę rozpoczął od raju, od upadku Adama i Ewy i od obietnicy Zbawiciela. Mówił o rozszerzaniu się zła i o małej liczbie wiernych robotników o Ogrójcu Bożym. Do tego nawiązał przypowieścią o posiadającym wspaniały ogród królu, do którego przyszła znakomita niewiasta. Mówiąc, że pewien pobożny człowiek ma ogród warzywny przylegający do ogrodu władcy. Ponieważ człowiek ten, mówiła, ma opuścić kraj, przeto odkup od niego ogród i zasadź w nim swoje warzywa. Król chciał jednak zasadzić czosnek i inne cuchnące ziela w tym ogrodzie, który ów poczciwy człowiek czcił jako świętość, sadząc w nim tylko najszlachetniejsze korzenie. Król wezwał do siebie biednego człowieka, ten jednak nie chciał się ani nigdzie wybrać, ani odstąpić ogrodu. Przeciwnie, nadal skrzętnie go uprawiał. Zaczęto więc prześladować go, chcąc go nawet ukamienować we własnym jego ogrodzie. Także znękany popadł w chorobę. W końcu jednak zginął król z całym swym przepychem, a ogród pobożnego człowieka i on sam, i całe jego mienie wzrastało i pomnażało się. Widziałam, jak to błogosławieństwo rozrastało się jak drzewo i szerzyło się daleko i rozdzielało po całej ziemi. Całą tę przypowieść, w chwili, gdy ją Jezus opowiadał, widziałam w obrazach, jakby rzeczywiście się odbywającą. Pomyślny stan ogrodu przedstawiał mi się jako bujny wzrost warzyw, to znów jako obfite zasilenie wodą przez rozlewające się strumienie.
jako wytryskające źródło światła, wreszcie jako przechodzące wokoło chmury, zwilżające deszczem i rosą. Błogosławieństwo rozwijało się i szerzyło na wszystkie strony, aż do najdalszych krańców. W nauce swej wykładał Jezus przypowieść o raju, o pierwszym grzechu, o odkupieniu, o królestwie tego świata i założonej w nim winnicy pańskiej, którą chce spustoszyć książę tego świata. W tejże winnicy książę tego świata znieważa Syna Bożego, któremu Ojciec oddał winnicę. Przypowieść ta ukazywała także, że jako grzech i śmierć poczęły się w ogrodzie, tak i męka, zadośćuczynienie i zwycięstwo nad śmiercią odniesione przez tego, który przyjął na siebie grzechy świata, również w ogrodzie się dokonają. Po tej nauce była bardzo krótka uczta. Następnie Jezus rozmawiał jeszcze z uczniami, którzy po zmroku zebrali się w bocznych zabudowaniach. Nazajutrz rano Jezus wysłał Eremenzeara i Sylę na boczną drogę, prowadzącą przez ogrody i pola do Jerozolimy, aby przysposobili przejście przez otwory płotów i parkanów. Powiedział im, że przy gospodzie przed Betfagę, kiedy biegła droga, znajdą na pastwisku oślicę z oślęciem, którą mają przywiązać do płotu. A gdyby kto zapytał o przyczynę, niech powiedzą, że Pan tak chce. Drogę mają uprzątnąć aż do świątyni, a potem powrócić. Otrzymawszy to zlecenie, wybrali się obaj uczniowie w drogę. Otwierali płoty i usuwali z drogi wszelkie przeszkody. Przy wielkiej gospodzie, obok której pasły się wspomniane osły, było podwórze i studnia. Osły były własnością przejezdnych, którzy w podróży do świątyni tu je zostawili. Uczniowie przywiązali oślice, źrebie zaś zostawili wolne. Następnie poszli dalej, aż do świątyni, uprzątając wszelaką zawanę. Przekupnie artykułów spożywczych, których Jezus niedawno był wygnał, pozajmowali znów swe miejsce. Obaj uczniowie przystąpili do nich i wezwali ich, by się stąd wynieśli, ponieważ niebawem Pan wjedzie do miasta. Po załatwieniu wszystkiego powrócili gościńcem od drugiej strony Góry Oliwnej prosto do Betfage. Jezus tymczasem porozsyłał także pewną część starszych uczniów zwykłą drogą przed sobą do Jerozolimy, aby powiadomili każdy z osobna o jego wjeździe matkę Marka, Weronikę, Nikodema, synów Symeona i innych przyjaciół. Wreszcie sam wybrał się ze wszystkimi apostołami i resztą uczniów do Betfage. Za nim w pewnym oddaleniu poszły święte niewiasty pod przewodnictwem Najświętszej Panny. Gdy cały orszak przybył do pewnego domu przy drodze, otoczonego ogrodem, dziedzińcem i portykami, Jezus zatrzymał się na dobrą chwilę i wybrał dwóch uczniów z kobiercami i płaszczami, które wzięli ze sobą z Betfagę, aby przystroili oślice
i powiedzieli, że Pan jej potrzebuje. Następnie zaczął przemawiać do wielkiej, cisnącej się rzeszy w otwartej hali wspartej na gładkich kolumnach. Niewiasty święte także się przysłuchiwały. Jezus stał na podwyższeniu, uczniowie i reszta ludzi w obrębie dziedzińca. Cała hala była zdobna w liście i wieńce. Ściany były nimi zupełnie okryte, a ze stropu zwisała delikatna, misterna zieleń. Jezus mówił o przezorności i używaniu rozumu. Uczniowie bowiem pytali go, dlaczego obrał tę boczną drogę? On na to odrzekł, że dlatego, by uniknąć niepotrzebnego niebezpieczeństwa. Należy bowiem samemu strzec się i starać, a nie zostawiać wszystkiego przypadkowi. Dlatego też już zawczasu kazał tam przywiązać osioł. Jezus sam ułożył porządek całego pochodu. Apostołom kazał iść przed sobą parami, oznajmiając im przy tym, że i teraz, i po Jego śmierci muszą być wszędzie przedstawicielami Kościoła. Piotr szedł pierwszy, a za nim ci, którzy później mieli najwięcej zasłużyć się przy głoszeniu Ewangelii. Na ostatku najbliżej Jezusa szli Jan i Jakub młodszy. Wszyscy nieśli w rękach palmowe gałązki. Gdy dwaj uczniowie, czekający koło Betfage, ujrzeli zbliżający się orszak, wyszli naprzeciw, na drogę, prowadząc ze sobą oślicę i oślątko. Oślica okryta była derkami, zwieszającymi się aż do ziemi. Spod przykrycia widać było tylko głowę i ogon zwierzęcia. Właściwie nie wiem, która to była oślica, a które oślątko, bo oba zwierzęta były jednakowej wielkości. Teraz dopiero Jezus przywdział wspaniałą suknię świąteczną z białej wełny, którą dotychczas jeden z uczniów niósł za nim. Następnie przepasał ją szerokim pasem, na którym wypisane były litery. Z szyi zwieszała się szeroka stuła, sięgająca do kolan, oba jej końce wyhaftowane brązowymi nićmi. Podobne były do dwóch tarczek. Uczniowie pomogli Jezusowi wsiąść na siodło oślicy. Eliud i Sylas szli po obu bokach Jezusa. Eremenzeor zaś razem, zaraz za nim. Dalej szli najnowsi uczniowie, częściowo pozyskani w ostatniej podróży, częściowo przyjęci w ostatnim czasie. Cały orszak znowu się uporządkował. Niewiasty stanęły także parami i przyłączyły się do pochodu. Najświętsza Panna, która zwykle usuwała się i zawsze była ostatnia, teraz stanęła na ich czele. Wśród śpiewów wyruszył orszak w dalszą drogę. Ludzie z Betfage, którzy już przedtem skupili się około dwóch czekających uczniów, teraz gromadnie przyłączyli się do pochodu. Jezus powtórnie przypomniał uczniom, by uważali, kto będzie rzucał mu pod nogi szaty, kto łamał gałązki, a kto będzie czynił jedno i drugie. Ci ostatni, mówił, oddadzą mi cześć później przez poświęcenie siebie samych i bogactw tego świata dla mnie.
idąc z Betanii do Jerozolimy? Miało się Betfagę po prawej ręce, od strony Betlejem. Obie drogi rozdzielała Góra Oliwna. Betfaga leżało w dole, na gruncie wilgotnym, prawie na moczarach. Była to uboga wioska, składająca się z szeregu chałup stojących po obu stronach drogi. Dom, przy którym stała oślica, znajdował się nieco na uboczu, na pięknej łące od strony Jerozolimy. Z tej strony droga wznosiła się, a potem z drugiej strony góry opadała w dolinę, ciągnącą się między Górą Oliwną a wzgórzami Jerozolimy. Jezus był między Betfagę a Betanią. Obaj uczniowie czekali za wsią i tu wyprowadzili oślicę na drogę.